Zaczęłaś nowy rozdział. Niedawno pochwaliłaś się, że odebrałaś klucze do mieszkania, więc tyle osób wspierało cię w tym ostatnim czasie, że muszę zapytać, kiedy parapetówka? No więc parapetówkę robię w przyszłym tygodniu. Nie no już podam, wywiad dawno nie będzie na stronie. Dobrze, no to całe szczęście, bo właśnie chciałam powiedzieć, że nie podam adresu, czasu i miejsca, ale na pewno rzeczywiście ja mam wielkie szczęście do ludzi, którzy mnie otaczają i których spotykam w takich i trudnych, i dobrych momentach. I bardzo duże wsparcie mam i od przyjaciół, i od znajomych, bliższych, dalszych. I tak będę chciała, żeby każdy ze mną wystartował tak symbolicznie ten nowy rozdział. Ale to jest tak, że traktujesz to mieszkanie jako po prostu miejsce do spania, czy jako, czy też taki moment i takie zajęcie, żeby się tym zająć, żeby się tym zaopiekować, żebyś teraz mogła to jakoś tak urządzić po swojemu? Pytam o to, bo ludzie różnie traktują swoje miejsce zamieszkania, czy w ogóle mają tyle zajęć, że tylko tam na przykład śpią. No nie, no mieszkanie to musi być właśnie takie troszeczkę miejsce, gdzie chcę się wracać i ja właśnie takie miejsce chciałabym sobie tam zrobić, sobie robię, jestem w trakcie. Bardzo mi energetycznie pasuje cała ta okolica i tak naprawdę traktuję to trochę przejściowo, w sensie na nie wiem, może rok, może dwa i zobaczymy, co się będzie dalej działo, bo wiesz, w życiu najgorszy jest pośpiech i działanie w emocjach. Ja chcę mieć swój bezpieczny kąt i go mam. No i co? I biorę to, co życie mi daje teraz. Na koniec zapytam o sprawę zawodową. Przeczytałem na jednym z portali, że będziesz otwierała swoją salę fitness. Prawda czy nie? Salę fitness? Tak. O kurczę, mam okazję w takim razie, czyli zdementować mam okazję. Nie, sali fitness nie otwieram, ale rzeczywiście no, wróciłam do coachingu, do bycia coachem. Może to się komuś pomyliło, jako trenerem mentalnym. No i to będzie tak. I mam tutaj duże plany, jest tu kilka projektów z różnymi osobami i między innymi również z Kuczajem, więc może ktoś to tak jakoś, wiesz, ubrał i stąd ta sala fitness. Sali fitness nie, no bo ja nie jestem trenerką fitness, ale jestem trenerką głowy i bardzo chętnie pomagam ludziom. A czy to jest trochę tak, że nawet jeśli się przeczytało wiele książek i jest się właśnie coachem, to jednak łatwiej pomaga się innym niż sobie samemu? Czy właśnie to, że jesteś tym coachem, pomogło też tobie, żeby szybciej przepracować na przykład cały temat? Bo uważam, że bardzo szybko stanęłaś na nogi i to jest fantastyczna postawa, bo tak naprawdę dzisiaj milion energii z ciebie wychodzi. Bo ta czerwień, wiesz? Bez czerwieni o 8 rano było to samo. Nie, no, jeżeli chodzi o jakby wiedzę i książki, to zawsze jest trudno samemu sobie pomóc, jest łatwiej komuś. Ale być może ta wiedza, którą mam i to, że jestem coachem, pozwoliła na to, że wiedziałam, jak sobie radzić i kogo prosić o pomoc, bo nie byłam w tym sama. I może stąd tak szybko wróciłam. Ja się też bardzo z tego cieszę, bo naprawdę to nie był najłatwiejszy okres. A teraz się czuję taka, że wszystko się otwiera i to jest znowu najfajniejszy okres. No, gdzieś tam w tym wszystkim musi jednak być jakiś tam taki... Taka równowaga i ja do tego dążę mimo wszystko. Do tej równowagi, radości i całego pięknego dnia życzymy. Słyszałem, że tam chcą cię wrzucić do basenu, więc też wiele powodzenia. Dzięki bardzo. A dziękuję, bardzo lubię ekstremalnie, więc niech wrzucają. Dziękujemy bardzo.